Tradycyjnie dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach zaprosili wszystkich zainteresowanych na dzień otwarty szkoły i jego główną atrakcję – piknik technologiczny. W tym roku pierwszy raz udostępniono podwoje budynku nowych pracowni technicznych szkoły. Trzeba przyznać, że prezentowały się rewelacyjnie. Piknik odbył się w ostatni czwartek, 17 maja. Przybyło wielu gimnazjalistów, a także młodzież, która chciałaby kontynuować naukę w tutejszych szkołach zawodowych. Była to też okazja do spotkań z przedstawicielami firm i instytucji związanych z oświatą. Najważniejszą atrakcją dzisiejszego dnia jest budynek nowo wybudowanych warsztatów szkolnych dla takich zawodów jak technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik rolni, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. W budynku internatu z kolei wyposażone są już nowe pracownie informatyczne. Najciekawszą chyba do tej pory pracownią jest pracownia robotyki. W zeszłym roku wymyśliliśmy nową formułę dla dnia otwartego naszej szkoły. Raz w roku zapraszamy do naszej szkoły całe środowisko. Przygotowujemy tutaj dla nich szeroką bardzo ofertę. Posiadamy naprawdę bardzo dobrą, bardzo nowoczesną i wciąż unowocześnianą bazę dydaktyczną. Oprócz zawodów technikalnych również szkolimy w zawodach na poziomie szkoły branżowej pierwszego stopnia. W tych zawodach, w których młodzież może znaleźć pracodawców. Głównymi zawodami dla szkoły branżowej są takie zawody jak mechanik pojazdów samochodowych, jak elektromechanik, jak elektryk, jak pakiet zawodów budowlanych. Jesteśmy szkołą, która cały czas słucha środowiska, słucha zapotrzebowania pracodawców, rynku, ale także słucha, co mają do powiedzenia uczniowie, czego chcą się uczyć. Skoro dzień otwarty, to nie mogło zabraknąć pokazów sal lekcyjnych, pracowni komputerowych czy robotyki. Wszędzie tam na przyszłych uczniów czekali nauczyciele, którzy omawiali dane specjalności. Widzimy tutaj sprzęt rolniczy stawiony przez firmę Agromet, która użyczyła nam wizualizację sprzętu rolniczego. Widzimy rozsiewę do nawozów, ciągnik z kosiarką oraz ładować, tak, teleskopowy. W tej pracowni jeszcze będą warsztaty, tak, zestawy kluczy, prasa 20 ton, no trochę tego będzie. Będzie 6 stanowisk naprawczych wyposażonych w wózki z narzędziami SAP-a. Tutaj mamy te rzeczy, które są związane z prototypowaniem układów elektronicznych, robieniem różnego rodzaju kostek, tak, elektronicznych, robieniem podzespołów do wykonawczych, do robotów, wykonywaniu robotów oraz takimi innymi rzeczami, jak na przykład tworzenie po prostu układów i urządzeń sterujących. To jest nowa pracownia, częściowo już mieliśmy w nich zajęcia. Specjalny punkt programu poświęcono na prezentację zrealizowanego programu Erasmus, w ramach którego organizowane są wyjazdy na praktyki zagraniczne uczniów szkoły. Halinka Stępień-Graniewska i Halinka przekonała mnie, że napiszę projekt dużo większy, dwa razy przeszło większy, jeśli chodzi o finansowanie, bo projekty marzymy były takie w okolicach 200 tysięcy, ponad troszkę 200 tysięcy złotych. Halinka napisała projekt za przeszło 500 tysięcy złotych. I to jest projekt dla wszystkich zawodów technikalnych, w których szkolimy, do pięknego włoskiego Rimini.
Halina Stępień-Grajewska. Aktualnie jestem koordynatorem projektów mobilnościowych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach. Nasza przygoda z projektami mobilnościowymi trwa już 7 lat. Pierwszy nasz projekt powstał w 2011 roku. Aktualnie realizujemy 4. projekt, w którym wzięło udział 40 uczniów oraz 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych lub osób związanych z nauczaniem zawodowym. Naszym uczniom udało się być w Anglii, natomiast od 2 lat zmieniliśmy kierunek na Włochy, które wydają się dla uczniów jeszcze bardziej atrakcyjne, jeszcze bardziej interesujące niż Anglia. Po pierwsze, niewątpliwie jest to promocja szkoły, niesamowita promocja szkoła, nie tylko w środowisku lokalnym, ale również na poziomie regionalnym, na poziomie krajowym, no i oczywiście międzynarodowym również. Zyskują na tym cenne doświadczenia. Cenne doświadczenia nie tylko zawodowe, których zdobycie na lokalnym rynku pracy byłoby trudne lub wręcz niemożliwe do zdobycia. Natomiast oprócz tego oczywiście umiejętności pozazawodowe, czyli umiejętności społeczne przydatne na rynku pracy w przyszłej karierze zawodowej. Mam tu na myśli chociażby umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność pracy w grupie, doskonalenie znajomości języków obcych. Uczniowie mogli także korzystać ze specjalnie na ten dzień sprowadzonych pojazdów rolniczych. Nie trzeba dodawać, że te atrakcje bardzo się spodobały. Jak Ci się podobają nowe warsztaty? Według nauczycieli to będą jedne z lepszych warsztatów w Polsce, dobrze wyposażone i ogólnie będziemy mieli możliwość rozwijania się. A z jakich pracowni będziesz korzystał? Z pracowni dla profilu technika rolnika. A jak Ci się podoba pomysł zorganizowania takiego pikniku technologicznego? Jest to bardzo dobry pomysł, zachęci on dużo osób do przybycia tu do nas do szkoły. Dobra, dziękuję bardzo, super, o to chodziło. Z piknikiem technologicznym zbiegł się także konwent starostów, który tym razem zorganizowano w sali restauracyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej. To dla nas wielki zaszczyt, że na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach, który sąsiaduje z obiektami należącymi do Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Sztumie, gościmy starostów z całego województwa pomorskiego. ZAS znajduje się na terenie placówki szkolnej, zatem była to okazja, by zaprezentować starostom nowe warsztaty. Po takim dniu pozostaje zatem już tylko dokonanie dobrego wyboru.